Witamy w 52. odcinku podcastu Życie bez gruchy. Dzisiejszym gościem jest sławny doktor Zielonka. Bardzo, Nagrywamy, sławny. bardzo sławny. Nagrywamy razem z USA, a dokładniej z Las Vegas. Marcin jest na, za, 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 za po drugiej stronie oceanu tym razem i damy Wam update dzisiaj o sytuacji tutaj politycznej, co się dzieje z wyborami. Tam dwa miesiące Michał Wam opowie, jakie y, tam direction, czyli kierunek może obrać świat, na pewno USA. I też opowiemy o tym, jak strach ma wielkie oczy i jak rządy, nie tylko rządy, wykorzystują strach do sterowania. Ludźmi, którzy są na to najbardziej podatni. Witamy, witamy doktor Zielonka. Co tam słychać? Witamy, witamy. Co tam słychać za płotem u sąsiada? Dawno ci, dawno ci nie było, dawno ci nie było. Tak, dawno nie było. mnie. Dwie godziny temu ostatnio rozmawialiśmy, ale. ale I na, na podcaście tak. byłeś ostatni raz już ponad do, gruby miesiąc, a tam obiecywaliśmy, że będziesz co miesiąc. No nie zawsze się da, tak? ale mieliśmy ciekawych gości. Opowiedz nam w takim razie, Michał, co tu się dzieje w tych Stanach. Ja dopiero przyleciałem tydzień temu, także powiemy też o tym. Ale opowiedz właśnie o wyborach w Stanach. Zrób update. No, po, krótko mówiąc po prostu, nie wiem, w polskich mediach widać, że, że prezydentem już, je, już jest Biden, a on nawet nie jest president-elect, czyli ten elektorat w Stanach się spotyka dopiero chyba w grudniu, o ile się nie mylę, 15, a mogę, mogę teraz strzelać trochę, nie? ale ten elektorat się jeszcze nie spotyka, więc on jeszcze nie jest prezydentem, nie jest nawet president elect, elect nie jest, bo tutaj troszeczkę inaczej te stany, e, u nas e, te wybory się odbywają w tych stanach. E, każdy stan ma jakąś tam ilość... E, Ilość elektoratu, ilość osobnych głosów i to się łączy w całość. Już nie będziemy tego rozbijać, poczytacie sobie w o, 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 ogólnie o wyborach w Stanach, ale ogólnie mówiąc po prostu, Biden jeszcze nie jest, lewa strona pompuje ostro. Bardzo ostro pompuje e, to, że Biden jest, jest już niby prezydentem. E, prezydent Trump walczy z korupcją, walczy. E, Ale prezydent Trump przecież on nie jest presidential. To jest e, prezydent. Jest, jest, jest prezydent. Prezydent do 20 stycznia jest yes, okay. jeszcze prezydentem. Więc... No bo to media, media przecież podają BBC, czy czytam, podają przecież Biden, prezydent, Trump nie chce zejść z tronu, co, co, o co tu chodzi? Tak, tak, tak i myślą, że wiesz i jeszcze pompują to specjalnie, że niby Trump będzie, będzie stwarzał jakieś mega problemy, że on nie chce z tego dronu zejść kompletnie i pokazują takie śmieszne filmiki jak dziecko się kładzie, przewraca i płacze i kopie nóżkami. No wiadomo oczywiście tam jest tam jest tam jest niesamowity niesamowity narcyzm, jeżeli chodzi o, o, o Trumpa, ale to nie jest to jest taki narcyzm, który nie jest groźny. My to wykorzystujemy bardzo ludzie zwykły ludki jak my wykorzystujemy to czy w biznesie, czy w, czy w pracy, przez niższe podatki i pierdały takie rzeczy, więc tutaj już nie będziemy się roz, rozjeżdżać na temat e, politycznych plusów rządów e, Trumpa, ale ogólnie, styrk, ogólnie jest cyrk, ogólnie jest cyrk jest na tyle, jest groźnie, e, w ogóle powiem o tych takich groźnych aspektach. E, jest masowa migracja, czyli ludzie z Kalifornii przy, 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 przyjeżdżają do, e, do na przykład Nevady. tutaj tylko taki przykładik dam, e, tam są bardzo drogie domy, przyjeżdżają tutaj i oni zawyżają ceny tych domów, bo oni myślą, że nadal, że, że te domy są cenne. czyli to ten cały market jest e, artificially, jak to mówią, nienaturalnie spompowany i jeszcze idzie do góry, on w ogóle jest już do góry, powinien iść na dół, ale jest jeszcze się pompuje do góry, więc to jest jakaś tam e, katastrofa. E, market w ogóle jest e, nienaturalnie się zachowuje e, momentowo i tymczasowo. E, moim zdaniem to, to wszystko będzie niedługo, nie, niedługo le... legnie w gruzach po prostu legnie w gruzach. E, moim zdaniem, jeżeli ten Biden, Biden skoczy 20, e, tech, tech pójdzie do góry. A wszystkie inne, wszystkie inne stoki, które są związane np. z paliwem, będą, będą, będą no niesamowicie dotknięte tym, tymi, tymi nowymi rządami. Oczywiście, jaki jest morał z tego wszystkiego? Nie, powinien, nie, nie powinna nas w ogóle interesować polityka, zaczęła ona nas dotyka dzisiaj osobiście, bo na przykład ten przez, przez covid COVID to jest polityka. Pamiętajcie, nie, nie, nie dajcie sobie mówić, że, że COVID to jest jakaś, jakaś pandemia, jak to mówią. To jest, to jest polityka, to jest, to jest gra, rozgrywki polityczne naszym kosztem i to już nie jest żadna konspiracja, to kiedyś była konspiracja, teraz to już się o tym mówi normalnie, więc no, najgorsze jest to, że, że Trump będzie, na przykład wypłynie z, z, z jedna wersja, Trump, nie udowodnił, nie pójdzie do Supreme Court, bo tu jest właśnie tak, że może, może się cofnąć chwilę. Co Trump chce zrobić? Trump chce zrobić coś takiego, nie, że on chce overturn elections. W sensie. Że on chce znaleźć jakieś więcej głosów. Wiadomo, że znajdzie, znajdzie bardzo dużo tych rzeczy i może, możliwe, że wyczyści ten, wreszcie raz na zawsze ten system, voting system w Stanach, co jest w ogóle patologią, że, że tam jacyś, nie wiem, martwi ludzie mm, głosują. Tam jest w ogóle komedia, po prostu to, to jakby, jakby gdzieś w Afryce były wybory, a nie, a nie w, w Stanach Zjednoczonych. Wyobraźcie sobie, jak to jest w ogóle w innych krajach, jakie tam są machlojki, wałki, jak, jak to jest zrobione, jeżeli tutaj na Takim szczeblu kurczę w Stanach, to, w te, to robią, gdzie jest bardzo silna opozycja w dwie strony i patrzą sobie na rączki, a nadal e, dymają nas e, prawo i lewo. No i gdzie to idzie? Na przykład, powiedzmy, Biden wchodzi, Trump wychodzi e, i, i jest Kumbaya. Kumbaya w, w sensie e, nie będzie ciekawe, czy, czy nas to dotknie, ta nowa ekonomia e, fizycznie. No, na pewno dotknie ludzi. Ludzi to w sensie e, jakiejś tam b, pracy, biznesu. Niektóre biznesy w ogóle nie wrócą w ogóle już, już, już e, do gry. Z drugiej strony, jak, jak powiedzmy, że nawet Trump, e, Trumpowi się uda, e, w jaki sposób on mogłoby się udać, on, on, on może udowodnić na przykład w tych pięciu stateach, gdzie się tworzy, gdzie się trwa ta walka. Trump może na przykład e, Zgromadzić tyle ewidencji, że, że przyjdzie pod Supreme Court. Supreme Court, czyli to jest ten e, court najwyższy, ten e, sąd najwyższy w Stanach, nie ma, nie ma najwyższego sądu i ten sąd zadecyduje o wyborach elekcji e, Elections, czy elek -erekcji, chciałem powiedzieć. O, o wyborach, e, o wyborach zadecyduje. I wyobraźcie sobie teraz, że jeżeli naprawdę Trump ma rację i Trump mówi, i Trump jest wybrany na następną kandencję, to to jest wojna domowa, nie? To już lewactwo lewactwo wy, 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 wypełznie z domów, ale nie te lewactwo takie, co się boi przed komputerem, tylko takie bardziej, e, takie lu, ludzie do brudnej roboty. Antifa. Tak, taka Antifa, BLM, e, i te wszystkie guns, guns, jak to mówią e, e, systemowi, e, którzy są wykorzystywani cały czas przez demokratów i, i, i to są ich chło, chłopcy na posyłki. Nie, no niestety, no nie, nie jest to ciekawe, i teraz yy, 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 te, jaka jest różnica pomiędzy tym, co było kiedyś, a co jest teraz politycznie? Politycznie teraz to nas dotyka to osobiście, ponieważ przez tą pa pande pandemię pandemię, niestety jesteśmy. Każdy z nas jest w, jakimś, w jakiś sposób dotknięty. i Jak przeżyć yy, tą. Tą zmianę, no e, jest takie dobre powiedzenie. E, it's not the strongest that survives, is, is the, the one has the, the best ability to change. Czy jak to jest, Marcin? Po przetłumaczeniu? Czyli że nie najsilniejszy przetrwa, tak? Kiedyś miałeś na przykład, nie wiem ile 50, 50 tysięcy lat temu prymitywa, no nie po prostu ne, 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 neanderlandczyk, że ci tam pierdolną jakąś pałką. I, 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 i był królem, tylko przetrwa ten, który się najbardziej potrafi dostosować, tak? Tak. I nie, 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 słuchajcie, walczenie z systemem jak, jak najbardziej stawianie się jakimś totalitaryzmowi, który teraz powoli wprowadzają, to oczywiście w białych rękawiczkach. Ludzie, się, ludzie mówią, że o, co ty pierdolisz, Hitlera nie ma. Porównują z Trumpa do Hitlera, co jest w ogóle jakiś nie wiem, jakimś psychozą totalną i mówią, że, 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 że taki prawdziwy Hitler to nigdy, nigdy się nie pojawi, a tutaj jest, to jest zupełnie inny. To jest Hitler w, w białych rękawiczkach, ten cały system lewacki, to jest właśnie to, co wprowadzają w ten, cały czas powtarzam o tym, filmie Hunger Games, czyli gry, jak to jest? Gry głodu, czy jak, jak to się nazywało po polsku? Nie wiem, właśnie dzisiaj. Rozgrywki słyszałem. jakieś, tak, słyszałem to też dzisiaj, tak, zapomniałem też, ale to jest świetny, świetny filmik na obejrzenia jak, jak Kalifornia już niedługo będzie wyglądała. Jak bardzo dużo z tych stanów lewackich, gdzie są wielkie miasta. Zobaczcie za sobie w Polsce, Warszawa, Kraku, Wrocław, wszędzie są wielkie miasta. Teraz zobaczcie, co, co tam macie. Obroncy, obrońcy, Macicy, i teraz już macie obrońcy, że przeciwstawiają się policji. Policji, którzy y, abi, y, robią abius. To jest to samo, co jest w Stanach. Mówiłem Wam to miesiąc temu y, i też niektórzy. O, y, trochę się nie zgadzamy, bo to jest trochę inny ruch. To jest identyczny ruch, też wykorzystywany przez lewicę. Ludzie, którzy tam wychodzą, bronią bronią swoich narządów, nie wiadomo czego um, e, i, i no po prostu no, jesteście wykorzystywani, nie? I to, jest, I to jest o, Michał, ty myślisz, że nie jesteś wykorzystywany przez prawą stronę, no właśnie o to chodzi, żeby rozumieć prawą i lewą stronę. E, najgłupszą rzecz, którą możemy robić, e, to, e, to gdzieś tam, nie wiem, bym skakiwał gdzieś na, na, na klacie, Donald Trump jest najlepszy, super, w pierwszym szeregu gdzieś tam i idę za niego zginać, tak, to jest kretyni, Idą. To jest, jest, jest kretynizm w jedną stronę i kretinizm w drugą stronę. Czy lewacki, czy prawacki? To jest to samo, bardzo mało ludzi myśli samych za siebie i bardzo mało ludzi podejmuje decyzje, które nie są bazowane pod wpływem strachu, a właśnie o strachu, gadam, rozmawiamy tutaj. A strach to jest coś niesamowitego. My o tym wiemy mówimy o tym, a jak to się dzieje zupełnie zapomniemy, zapominamy języka w gębie, tak jak na przykład nie wiem, ktoś, ktoś mi mówi, że o, o mam, 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 mam żonę, bla, 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 a tam jakaś laseczka na siłowni, kurczę, idzie, nie wiem, w jakiejś miniówce, czy w jakimś, kurczę, e, w jakichś obcisłych kreacjach w całości i nagle zapomina, jak się nazywa, nie? E, to jest wszystko, wszystko do tego momentu właśnie, kiedy, kiedy to nas uderzy i nas, i naz, i nas web, to samo ze strachem. To A co w powiesz? Gorzej. Co powiesz jeszcze o, tak powiem o tym scenariuszu, co powiedziałeś, że if, jeżeli Biden dojdzie do władzy, do władzy, czyli partia demokratyczna, i Trump wyleci, to mamy groźbę od tego szefa szefunia Twittera, że Trump Rozumiem, straci tak. ten swój power. Tak, jako, tak. Ten, jako ten uh, world leader. Tak. jak jest no, twój take on that? Co ty o no, tym myślisz? No, jesteśmy, mi się wydaje, że jesteśmy na skraju takiej e, rewolucji e, e, może internetowej. E, jak widzicie, Parler, Parler, nie wiem jak to się nazywa, Parler, e, to jest następca Twittera, to jest konserwatywny portal, tworzą się nowe portale, czyli jesteśmy w momencie, kiedy 72 miliony osób, czyli, czyli Trump supporters ta waga jest pół na pół podzielona, i niestety te giganty w stylu w stylu co Facebook, Twitter, YouTube i, i on, tak, cenzura, 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 więc moim zdaniem to jest. To nie jest. Ja tego tak źle nie widzę, w sensie, że, że będzie jakaś wielka cenzura i moim zdaniem ten cały ekosystem um, internetowy tym się naturalnie zajmie. W sensie, pamiętacie, MySpace? MySpace też królowało sobie. Do jakiegoś czasu, kiedy nie padło na mordę. Teraz e, cofnę się może do YouTube'a. YouTube, YouTube zac zaczyna brać pieniądze za acy e, nawet e, dla ludzi, którzy nie włączają te acy. Czy acy, czyli advertisement, czyli e, reklamy. Nie muszę włączać reklamy, ale oni już wpierdolają reklamy e, dla mnie, bo, bo nie wiem, no bo... Po prostu revenue, nie? Chcą, chcą pompować. Monetyzować. Monetyzować wszystko w całości. Więc y, na przykład taki BeatShoot. BeatShoot to jest alternatywa YouTube'a. Potem będą te alternatywy, moim zdaniem, że ludzie będą przechodzić. Tylko, że to jest problem, to jest taki, że na przykład ja z Amazonu też e, bardzo e, rzadko chcę, chcę korzystać. Amazon Shipping, takie rzeczy, bo na przykład nie jestem wielkim fanem Bezosa. Ale. Ale e, na przykład moja żona kupuje jakieś tam rzeczy. Mieliśmy tam kilka rozmów na ten temat, żeby jak na mnie, ale po prostu nie ma tych alternatyw, jakichś na, na tyle rozwiniętych, więc jest market, jest market dla tych firm, które chciałyby to opanować, ale monopol jest tak potężny w tej chwili, że oni są coraz więksi, oni są tak potężni, że już niedługo nie wiem, no teraz Bezos chyba się łączy z Teslą i będą tworzyli ten, ten jakiś tam super chmurę, nie? Jak to się nazywa, ta, ta, ta super chmura? To jest, to jest chyba ten The Grid, tak? The Grid? Chyba, nie wiem, coś takiego, coś, coś. No ten internet, co... tak? Ten super jakiś tam. Satellite. Nie no, ale nie, to jest jakaś wielka chmura, że wszystko jest niby tam, tam w chmurze jakiś tam, nie wiem, no po prostu jest, jest w dwóch się złożyli i no, na tyle jest dobrze, że tam jest Elon Musk, bo, bo on jeszcze na tyle jest moim zdaniem świadomy tego, co się dzieje w porównaniu do tych wszystkich świrów technologicznych, że po że, prostu że, że nie, nie jest aż tak odezwa, oderwano od rzeczywistości, on tworzy nowy trend. Słuchajcie, ja właśnie rozmawiałem dzisiaj z, z takim znajomym i właśnie użyłem takiego argumentu, Otóż tam mówiliśmy prawica, lewica, że, że prawica coś, lewica coś. A ja wysłuchaj, najlepsza metoda wdrażania przez jakikolwiek rząd, cokolwiek to nie jest zmus, bo to jest lewica, to jest zmus za mordę dla dobra narodu, dla dobra. By już większość ludzi, które pewnie to słucha. Nie, nie miała do, czymań, do czynienia z komuną w Polsce. Ja jeszcze, jeszcze byłem w tej, w tej generacji młodej, że jeszcze polizałem trochę ten systemik, ale większość niestety zapomniała, zapomniała i to jest nieszczęście, że zapomniała, bo dlatego tyle lewactwa się teraz mnoży, mnoży, mnoży po całym świecie. Marcin, przypomnij mi, o czym ja mówiłem, <laughs> bo wyleciałem to o mówi, Mówiłeś o gigantach technologicznych, ale no nieważne, zmieńmy temat bo generalnie mówimy tutaj o strach ma wielkie oczy. Jak to dla was, dla ludzi, którzy słuchacie, się odnosi? A chciałbym, żebyś powiedział o tym właśnie, jak rządy teraz tą pandemią straszą ludzi, że ja na przykład leciałem do Stanów, przeleciałem przez Meksyk i później miałem, no, w taką najbardziej, jak to, jakby to nazwać, kontrolę taką. Yy, no, najcięższą w sumie od, odkąd przy, zacząłem przylatować do Stanów, czyli 5 lat temu. Nigdy nie, nie zostałem wzięty do tego pokoiku, nigdy nie miałem tylu pytań i nigdy się nie zdarzyło, że nie było ani jednej osoby w Customs. I nigdy, w... nigdy się nie zdarzyło, że majteczki ci kazali uściągać? <głaniczne> to się nie stało, to się nie stało Także tutaj nie strasz, nie strasz To właśnie na takiej zasadzie dokładnie działa ten mechanizm Wytłumacz tak, tak. O, co, o co chodzi właśnie Nie z majteczkami, znaczy, bo tego nie było no, Mar Ale coś w tym jak, stylu Jak, jak przyleciał to, to oczywiście podpływał jakieś tam emocje mówił, a mówię Marcinku to wszystko jest zaplanowane Tam jest idealnie ustawione. Jest pierwszy gościu, który idziesz od razu Od razu walisz ym, ym, y, y, Nie wiem, głową w ścianę Żeby najlepiej, żebyś chciałby, żebyś się rozpłacił i wrócił, przeprosił i uciekł z powrotem i po prostu, nie wiem, od jednego do czterech, chyba miałeś czterech takich łebków, nie, z którym się kontaktowałeś, a na końcu gościu się okazał y, totalnie normalny, nie? Tak, ja mówię, na końcu już czy, czy... Dał, dał mi wizę i powiedział po prostu, wiesz, enjoy your stay here, Tak, no, ale, ale, a pierwszy facet, pierwsze, pierwsze rzeczy, które ci mówił, nie, wiesz, że tu jesteś nielegalnie, wiesz, bla, 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 tak jak policja cię zatrzymuje, policja zawsze ci będzie pierdały i gadała, to jest, jest, jest bardzo fajny tutaj kanał, dygresja do tego co mówię. Ale jest super, możecie go znaleźć czasami. Dwóch gości palą zioło z Kalifornii, dwóch lojerów, starszych facetów i mówią: Shut the fuck up! Jak cię policja za, zatrzyma, co, co robisz? Shut the fuck up! Czyli nie, nie, mów, nie mów nic, bo zazwyczaj, jak coś powiesz, to zostanie użyte przeciwko tobie, więc też porada na, na przyszłość. Więc Marcinek, co powiedział? Tak, 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 dziękuję, dziękuję, przepraszam, tak, tak, yy, tylko przetakowałeś mu chyba, przetakiwałeś mu chyba, nie? No mówiłem z, z tego, co się nauczyłem w takich rozmowach, po prostu on mówi, czy zdajesz sobie sprawę, że jesteś tutaj nielegalnie, dlatego, że przyleciałeś tutaj przez Meksyk, a yy, jest rozporządzenie, że nie można przylatywać tutaj z Europy. Ja mówię, rozumiem. Kolejny mówi mi, po co tutaj jesteś? Ja mówię, że jestem biznesowo, że negocjujemy kontrakt, co jest prawdą. I on do mnie mówi, no ale świat się zmienił, wszystko teraz powinieneś załatwić przez internet. Wszystko powinieneś y, łączyć się przez internet i tak załatwiać biznes. Ja mówię, rozumiem, są po prostu różne circumstances nie wiem jak się mówi że okoliczności. Że czasem po prostu trzeba się spotkać z ludźmi, i dlatego tutaj jestem. I jestem tutaj dlatego, że też infrastruktura tego wymaga, bo właśnie tak jak pan powiedział, świat się zmienił. I cały czas mu przetakiwałem, a on po prostu cały czas nie ustępywał, no nie aż w końcu po prostu mówi: proszę poczekać pod ścianą. My tam zabrali do tego pokoiku, takiego przesłuchań. No i tam już, wiesz, więcej pytań generalnie jest. posprawdzali mnie, wszystkie pieczątki, kiedy wjeżdżałem, wylatywałem, gdzie, gdzie mieszkam, co robię i tak dalej. Czyli, czyli porada taka, jeżeli macie jakieś, nie wiem, chcecie się dostać tutaj do Stanów z jakiegoś tam powodu, nie z powodu, że, że chcesz jechać do Stanów, tylko masz jakieś totalnie konkretne, no to jest, jest metoda, jest przez Kanadę, jest przez Meksyk, chyba jest przez Dubaj, chyba przez Dubaj też jest, nie? Nie, stre, nie, nie ze strefy Schengen, nie, 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 mu, nie robimy wam jakichś porad e, prawniczych takich rzeczy, ale z tego co słyszeliśmy z tych miejsc, czyli można, można. Ten lotnisko było zupełnie puste, nikogo nie było, w ogóle nikogo nie było w kolejce w całości, więc widzicie, jak ta psychologia działa na ludzi, totalny jakiś kretynizm. Tak, ludzie są zastraszeni tak, okropnie, loty są, loty są odwoływane, yy, też jest, wiesz, pompowane, że jakieś szpitale gdzieś tam w Warszawie robią z tego Stadionu Narodowego, a to słyszałem, że to maszynka do robienia pieniędzy jest, że dwa szpitale, czy tam więcej nawet jest, yy, czeka po prostu na odbiór, szpitale po, po 300 milionów złotych. Dzisiaj właśnie Krzychu Ta. słuchał, y, to usłyszałem. Po prostu szpitale nowiutkie do odbioru w Warszawie i w Katowicach. A tam, wiesz, zrobi ten, ten na stadionie na międzynarodowym ten, ten szpital i tam za jedno łóżko chyba 800 ileś, a jest chyba... Tyle urzek, że 200 a, a, a tysięcy myślisz, że to dziennie. Jest Unia to 200 tysięcy dziennie. Daje kasy, czy co? 200 tysięcy dziennie złotych ciągną, rozumiesz? Ta. Także tam jest maszynka do robienia kasy na podstawie tego, że ludzie się boją. Ja Ta. rozmawiam też z ludźmi, wiesz, mam lekcje i tak dalej. Ci ludzie są po prostu zastraszeni, w moim mniemaniu, wiesz, o, jesteśmy w maseczce, wiesz, nie wychodzimy, bo boimy się tego wirusa. Także yy, yy, cieszę patologia. się, że. Znaczy, jest totalna patologia, jeżeli chodzi, bo to nie ma w ogóle żadnego żadnej przekładni na, na jakieś tam na życie i na, i na prawdziwy, ewidentny, ewidentną, nie wiem, pandemię, powiedzmy, że to jakoś tam istnieje. To jest grypa, to jest grypa z, z, z nazwą i to jest, tak to się już wbiło nam w głowy, że to, jest, że to jest normalne. Wiesz, ja wychodzę z, z samochodu i wiesz, maskę zapomnę, to już jestem wkurwiony, że maskę zapomniałem i zaraz się cofam. Jeżeli muszę tam do jakoś tam miejsca wejść. E, oczywiście próbuję forsować jak największą ilość miejsc e, w masta, ale teraz wiadomo, no każdy, każdy już tam jakieś minimum socjalne, wiesz, zawsze nos na zewnątrz wystawię, zawsze musi. Wiesz, zawsze będę jakoś tam w cudzysłowie walczył z tym systemem. Jeżeli, jeżeli, jeżeli będę mógł, jeżeli nie muszę, no to nie zakładam. Jeżeli ktoś do mnie nie podchodzi, to nie zakładam, bla bla bla. I, i takie rzeczy, więc musimy się temu przeciwstawiać. E, Kompletnie w całości. Mi to, czy, czy, czy osobiście mi to jakoś, nie wiem, rozwaliło. Nie wiem, ta psychoza, cała, ten, ten cały strach, ta cała. Ta cała yy, no, na mnie to za bardzo nie działa. Mnie, na mnie to bardziej działa jak płachta na byka. No właśnie, jak sobie z tym radzić? Bo na ciebie to nie działa. Yy, no, na, na mnie ale nie działa, działa w sensie, że bardziej mnie wkurwia to, nie? W całości, że, że po prostu jeszcze gorzej, jeszcze w drugą co, stronę chcę robić. Ja zwykle, wiecie, że ja tak zwykle tak miałem, że wszyscy idą w lewo, ja pójdę w prawo, bo, bo wszyscy tak, idą tak. w lewo. Nawet nie, bez, bez powodu mogę to robić ale ogólnie mówiąc, dla, dla zwykłego gostka, który... Pierwsza rzecz, morda z, z telewizora, morda z internetu, jak najmniej. Łatwo powiedzieć, trudniej wykonać w dzisiejszych czasach, bo to jest, to jest, tak jak mówiłem, będą kiedyś kliniki addiction, leczenia, leczenia addiction, telefonów, będą komputerów, będą, nie wiem, gier komputerowych, do psychologa będziecie chodzić właśnie w takiej, w takiej kwestii. Teraz coraz więcej Więcej ludzi, nie wiem, masę robi w domu, siedzi, pierdzi, ogląda telewizor, bo myśli, że, że, że świat zbawia, nie? To jest w ogóle, słuchajcie, to jest w ogóle taki, to, to jest taki absurd, że ja tylko wracam do, do, do na przykład tego, jak Hitler wjeżdżał do Austrii. To Austria w ogóle, ona w ogóle nie walczyła z nim, tylko przywitali go i Kammanen, w całości to, 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 było, to, było, to było, najlepsze, więc, więc, wiesz, były też drugie kwestie, które Praktycznie ludzie nie powinni walczyć, szli na rzeź, na przykład jak, jak powstanie w Warszawie, e, które też było e, moim zdaniem e, niepotrzebnym przelaniem krwi, ale to już jest inna sprawa. E, jeżeli chodzi o, o właśnie tak, takie hitlerowskie zachowanie i, i wojnę, to, to tak samo zawsze było, jak, jak Goebbels e, wy, wywalał, wywalał gdzieś tam e, głośniki, tego to nam brakuje no? Ale już w Polsce widziałem Że tam jeździli nyskami I uwaga, uwaga Pandemia e, Widzieliście Tak, tak Ja tak, nawet w Warszawie tak. byłem To tak. to już było Przecież ja dostałem ten mandat ja... w Warszawie tak. To była jeździła policja I wiesz I, 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 i pamiętam Jak wychodziłem To proszę za założenie Wiesz Masek jest stan pandemiczny Coś tam tak, I, tak, I faktycznie tak. tak było, także ja to potwierdzam no i też. i teraz, i teraz z, 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 zawiążmy to politycznie. E, PiS e, jako partia niby w cudzysłowie z, par, prawicowa to jest partia... Politycznie soc, i soc... biznesowo, bo tak, politycznie to tak. okej, okay, ale tam jest biznes pod spodem No, tam, no, no tak, tam jest biznes, e, b, ale z drugiej strony e, też nie wiemy dokładnie, bo, bo wie, wiemy, że to lewa strona, na przykład tutaj CNN, to cała lewacka strona, najlepiej jakby się zakuli w kombinezony wszyscy, e, Lewica i policja polska. To jest bardzo dużo e, policji nad, e, tych całych udziałów wszystkich, to jest też lewica, więc to nie jest tak, tak e, e, wojsko jest bardziej polskie, wo, ba, bardziej rządowe, aniżeli policja, więc ja, ja w ogóle śmierdzi mi te lewi, le, e, policja w ogóle śmierdzi mi totalnym le, lewactwem e, w większości tutaj właśnie w kraju. I to jest też fenomenalne. E, jaka jest agenda c w ogóle e, co oni chcą zrobić przez to. E, e, oni oczywiście wykorzystują słab słabość i głupotę ludzi i, i, i strach. To jest, to jest przecież odwieczny, e, to jest, nie wiem, e, strach był wykorzystany, w wykorzystywany w każdym. W każdym. E, w w każdym po prostu, e, nie wiem, jakimś tam bizancjum, jak gdyby, e, w wielkich metropoliach, e, czy to było, w, nie wiem, w, w Rzymie, czy, czy, czy w, w czasie renesansu, strach, strach był zawsze wykorzystywany e, przeciwko nam. W, oczywiście w drugą stronę, to jest najłatwiejsza, najbardziej prymitywna E, metoda e, kontroli e, ludności więc e, to musi, być, ale wiecie, to jest łatwo łatwo to się mówi, tak jak mówię, nie używasz telefon, nie o 10 godzin dziennie. O tak, tak, wiem, wiem, wiem. wiem. Okej, okay, poszedł obrócił się używa telefon, nie. E, to jest to samo z maseczką, nie? już, już te, to stało się tak normalne. W sensie, bo to jest maseczka już jest teraz symbolem właśnie tego tego te, poddania się, oczywiście. To jest to jest e, O co ty gadasz, Michał? To jest, ludzie ludzie umierają, to nie wiesz, co to jest, i jest, słuchajcie, ja znam ludzi. Mojego znajomego, na przykład żona była pod wentylatorem, gdzieś tam prawie już kipła, ale co miała? Miała, miała? miała cukrzycę, miała coś jeszcze, miała coś jeszcze. Zobaczcie sobie statystyki, ile ludzi umiera na zawały serca, zobaczcie sobie, ile ludzi umiera na, 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 na udar, ile ludzi. Nie, nie ma tego, te, te, te statystyki już są, wszystko jest COVID, i to już nie jest. Konspiracja, to konspiracja, to jest komedia, że my jako, jako cały kraj, jak, jak kraj, cały kraj, całe, cała kula ziemska, daliśmy się. Co najmniej 58, 50% osób niestety dało się. W to po prostu wciągnąć, nie? i oni pewnie obserwują sobie ile, nie wiem czy oni eksperymenty robią na nas, czy, czy jakieś rzeczy, nie wiem, nie mam pojęcia, na przykład w Polsce jest to bardzo, bardzo dziwne, co się, co się dzieje, ale wiesz, jak, fajnie jakbyście się, się, jak ktoś się wkurwi i wyjdzie na ulicę i więcej ludzi wyjdzie na ulicę, no to będą popuszczać, będą popuszczać smyczy. Tak samo jak u Was mówią, że siłownie muszą być zamknięte. Wystarczy, że, że każdy się zapisze na zawody kulturystyczne w cudzysłowie i będzie będą gdzieś tam zawody w marcu, i wtedy siłownia może być otwarta. Więc zawsze jest wybór. I tutaj może, może tak powiemy teraz pozytywnie, w sensie jak to prze. Bo to jest dla. Mi się wydaje, że dla większej ilości, dla. Bardzo wielu osób to jest tragedia, co się dzieje w tej chwili. Nie? Dla mnie to jest Frajda, w sensie w sensie to no, Frajda. To jest Fajda, w sensie, że jest dużo zmian i jest dużo możliwości, i nawet nie wiem, jakie są możliwości, ale wiem, że jakieś możliwości są na horyzoncie i są jakieś nowe rzeczy, po prostu new jakiś real estate, nowy nowy horizon, jak to się nazywa? Nowy. Nowe horyzonty. Nowy Zatrzymaj horyzonty, się na porozumie. chwilę, Michał. Tak. Tak, tak, no dokładnie, ty wychodzisz z założenia też jako przedsiębiorca, entrepreneur, tak jak powiedziałeś, że trzeba być elastycznym, ale no jak wiemy, większość ludzi to jest masa, to jest herd, no nie, i to jest grupa po prostu, i ludzie wolą być i przedsiębiorcy o tym doskonale wiedzą i bardzo często wykorzystują właśnie ten wiedzą, że tam gdzie jest chaos, tam jest opportunity, tam jest właśnie okazja, żeby coś zrobić i tego nie uczą w szkole, tego nie uczy. Ludzie uczą strachu, no nie, że co o Jezu, co idzie zaraz zawali się, idzie słuchamy jakichś tam analityków, ekonomistów o tak tak idzie kolejny kryzys. No i co z tego, że idzie kryzys? Zawsze jest okazja w kryzysie, no nie? Także to trzeba wykorzystać. I pytanie do ciebie zaraz jak wam tylko odeślę Was do odcinka czwartego z doktorem Zielonką. Jest y, od, ty, odcinek właśnie poświęcony cały y, tematowi strachu. Grucho, nie lękaj się. I tam macie w innych kontekstach też, też te, ten, ten strach nagrany przed pandemią, bo teraz mamy inny strach. Znaczy, to jest strach, tylko że y, właśnie na takim y, już, no, już naprawdę tak exposed Wszędzie to jest to samo, także już teraz nie można powiedzieć, że jest coś innego w Stanach, coś innego w Polsce, bo jest ten sam min, ten sam wiesz, technologii używają do tego strachu praktycznie. Ale dobra, pytanie do ciebie już takie przedostatnie jest, jak sobie radzić z presją i wciąż napierdalać do przodu, i wciąż właśnie z tego chaosu te rodzynki wyciągać i te opportunities. No, moim zdaniem najważniejsze jest to, żeby tego, czy to się można nauczyć, czy są jakieś parę takie rzeczy. Jed, jedną rzecz chciałbym tutaj chyba najważniejszą, e, którą chciałbym tutaj e, e, przytoczyć jest to, e, e, że, że, to, że to, że don't give a fuck, nie? To, to, jest, wiesz, to jest proste do powiedzenia, ale w sensie przywiązywanie się do różnych rzeczy. Zobaczcie sobie, ile i, i co najwięcej bólu tworzy... Y, 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 jakieś... Co najwięcej bólu y, 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 wnosi w nasze życie. Y, 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 w, jaki, w jaki sposób ten cały ból y, jest związany. Utrata, ból utrata jest, czegoś, ból, co ból jest udrany utratą, tak. Ale to jest tak, jak jak czy to jogini czy buddyści zawsze mówią, że że attachment, attachment is the worst shit you, you, you can have, nie? To oczywiście oni tak nie mówią, ale, ale te, te przywiązanie do czegoś, to jest na, największy weakness, jaki mamy jako, ja, jak, jako ludzie. I od tego się wszystko zaczyna. Od przywiązania. O czy masz psa, czy masz żonę, czy masz, czy masz dzieci, czy masz jakieś. Największy ból. To jest, to jest coś nie do opisania w ogóle w jakimiś słowami. Właśnie z tego. E, stąd. Stąd te całe cierpienie. Strata nasze. po prostu. Tak, tak. Znajdziemy sobie coś, cokolwiek, czy to jest kobieta, czy to jest biznes, czy to jest pracownik i tak dalej. Jeżeli nie wiesz, że zaraz może być zmiana, lub boisz tak. się po prostu utracić, teraz jest pandemia i ja mógłbym powiedzieć, okej, okay, wiesz co? Sforsowana, tak. Sforsowana, Boję się przykład, lecieć do tak. Stanów, bo zaraz, tak. nie wiem, stracę czas, stracę pieniądze, zaraz mi odeślą, nie wiem, jeszcze mi wizę zablokują kiedyś czy coś. Po prostu, tak jak mówisz, if you don't risk, you don't drink champagne. Tak. Myślę, że to jest zajebiste ale jak, powiedzenie. Tak, tak. I, i, ale jak, jak praktykować to non-attachment, nie? Bo to się nazywa, tam buddyści mówią o tym non-attachment. W jaki sposób to praktykować? Praktycznie jest to Mega ciężko się forsować, ale yy, ja... Ja miałem, jak mówiłem wam, ja podróżowałem po bardzo wielu krajach po całej Europie. Byłem w wielu miejscach i słuchajcie, nigdy nie było mi wygodnie gdzieś tam wsiadać, czy tam do autobusu, czy gdzieś na stopa, czy gdzieś tam jak jechałem. Zawsze czułem się, jakby mi nogę wyrywało albo pół żołądka wyrywało, jak zmieniałem miejsca na miejsce, potem jakaś adaptacja. To jest primer instinct. To, mamy to samo od, jak tutaj od... do Stanów przyleciałem. Tak. Dokładnie to samo zupełnie inny system. Teraz jestem dopiero tydzień tutaj, a zupełnie inny system, trzeba się, przy, wiesz, jesteś po prostu zdany na, tak. nie masz, nie masz tej, tej takiej pewności, że wstajesz i dokładnie, wiesz... Co będziesz wiesz, co gdzie tak. jest? Nie, ja nie wiem, gdzie co jest. Mózg, po prostu... Słuchajcie, mózg nas jest właśnie tak, tak właśnie skonstruowany, niestety w taki, w taki sposób, że, że certainty za, zawsze chce, potrzebuje, jak certainty, Marcinek, jak to jest? Pe pewności, pewności potrzebuje i jeszcze, jeszcze familiarity, czyli co znamy. To, tak. to, jest, to, to, to jest po prostu. Betonu. Twój mózg, jest, twój mózg najlepiej się czuje we własnym gównie. Tak to mogę spłętować z, z, z całości. To, co wiesz, to co robiłeś już milion razy. I nie chce cię z tego, 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 z tego kagańca wypuścić, własny mózg. A wszystko, mózg. Tak, a wszystko to, to, co potrzebujesz, żeby wejść na kolejny level, to jest coś, czego nie wiesz. Ludzie, których nie znasz, których musisz dopropoznać, a to jest tak. niekomfortowe. Kraje, które musisz odwiedzić, musisz się przenieść gdzieś, to jest niekomfortowe. Ostatnio mieliśmy kolację z naszym takim partnerem biznesowym i on mówi, wiecie co, może się przeniosę do Miami, a już tutaj 30 ponad lat mieszkam w... Las Vegas ale on ma strach, no nie on ma tam jest o, wiadomo rodzina żona, i tak dalej. Mam dzieci, mam te, no wiadomo, że zawsze ma większą piramidę, ma, ma tego do przeniesienia, ale oczywiście i za to sobie można, nie? Że chciałbym się przenieść tam, zrobić tam, zrobić tam at the end, what you gonna do, nie? It's, ja zakładam, jest... ja też słyszałem, że, że Polacy nawet do, do UK się boją wlecieć za pracą teraz, gdzie UK to jest rzut yeah. beretem, a wyobraź sobie jak do Stanów, jakby ktoś miał lecieć jeszcze, no nie? Więc, czyli dobra, czyli nie przywiązywać się i po prostu iść no w No tak, a nie przywiązywać, praktykowanie właśnie, nie przywiązywać się. Praktykowanie to jest big pipeline. Na małych, na bardzo małych elementach. I powiem, w sensie, się, tak, powiększanie tego. temu rękę, poznać tą osobę, wyjść, okej, okay, nie chce mi się wyjść z psem, ruszać się, po prostu conditioning, nawet habits, nawet I małe opcje, habits. I opcje, Jak wy musicie nazywają, mieć duże nawyki. Nawyki, praktykowanie bardzo małych nawyków, mini nawyków, całość to was wszystko pozwoli się, wam pozwoli się wywalić się na, 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 na coraz większy poziom, wtedy i, i wtedy będziesz po prostu resistant, Jeżeli, jeżeli jakaś pandemia, czy, czy nie wiem, cokolwiek się stanie, pandemia, będziesz pandemią? w stanie, tak, będziesz w stanie się. Do tego jakoś dostosować. Nie? Bo pamiętajcie, ka każdy, kto się dostosuje, przeżyje. I to jest, to jest od wieków to jest ewolucja. To jest jesteśmy teraz w sensie ewolucji. Mój znajomy też miał super kompanię, robił entertainment w, ca w, całych, w całych zatrudniał tych wszystkich akrobatów w kasynach. Bardzo duża kompania w całości dwa tygodnie was dead. Kościół był po prostu martwy. Neats. koniec, nigdy w życiu ta kompania się nie odrodzi, prawdopodobnie możliwe, że za rok, za dwa, ale już nie ma żadnych eventów, nikt nawet, nawet raz do niego telefon nie zadzwonił e, w całości, więc, e, więc to jest, no, jest to straszne, ale wiecie, no, o, to jest straszne, o, o, co się stało, ale it's, it's life, rozumiecie, I, i on się nauczył czegoś, teraz jest e, real estate agent, czy jest agentem e, od nieruchomości i, i to, co robił, uczył się wideo, jakiś tam pierdół, które, które nagrywał te tych swoich, e, ty, tych swoich ludzi, teraz robi to, teraz e, sprzedał chyba dom, teraz e, pierwszy raz chyba tam, z, nie wiem, za półtora za miliona komyślnie jest 3%, więc sobie tam policzcie e, ile, ile, ile mu spadło i to wszystko zrobił przez jakieś tam e, dwa miesiące i wiadomo, to jest, wiad, to jest coś innego, tu są Stany, tu jest, tu jest Open Mindness, Wiadomo, że to można robić wszędzie, tak jak zawsze mówiłem, nie? ja zawsze polecam Stany, dlatego że, że tu jest po prostu jakieś, nie wiem, wolniejsze myś Wolniejsze myślenie, wolniejsze w sensie wolne myślenie, łatwiej wszystko robić, tak jak mówiłem, porównywalne systemy. Tak, no? jest więcej systemów, niby wiesz, niby Amerykanie są tacy głupi, też jak każdy każdy tutaj przyjeżdża, ale ten Amerykanin debil, o czemu on to zrobił, czemu to zrobił, no, słuchaj stary, jakbyś by był takim debilem, zobacz, zobacz, e, zobacz e, sobie jego życie na jakimś tam okresie, a zobacz sobie swoje, nie? jeżeli, zajmiesz będziesz jeszcze wytykał palcem, nie? Dobra, dzięki Michał. Jeszcze chciałbym, żebyś powiedział, bo mamy, wiadomo, ta pandemia, straszą wszędzie, straszą, straszą, a jak straszą pandemią, no to, wiadomo, trzeba się też organizm, w ogóle wiemy, że to jest okres taki flu, no nie, wcześniej nikt nie mówił o pandemiach, tak. tylko, że to był okres flu. Pandemię. Czyli takiej, czego, przeziębień, i ty jesteś ekspertem od diet, od nutrition, od suplementów, i ja jestem czystym dowodem namacalnym, zawsze biorę od ciebie porady, czy to witamina C, czy to megi i suple. Po prostu wzmacniasz. Wzmacniasz mnie dostarczają tych supli. Powiedz właśnie, jakie witaminy, aby wzmocnić swój, żeby ludzie, którzy słuchają, wzmocnili swój organizm system odpornościowy w ogóle czy to pandemia, czy nie pandemia? Nie, no, tak skrócie. Gu, nie, Głównie jest sezonowo, nie? Zwyk, zwykle, zwykle, tak jak, tak jak e, nie wiem, jest wiosna, idzie wiosna, otwierasz okna, przewietrzysz całe. E, wszystko się dzieje w, w organizmie tak samo jak sezony. Wiosna, lato, jesień, zima, wiadomo, te sezony już teraz zanikają. E, są dwa sezony mniej więcej teraz e, wiosna, lato, lato, zima e, praktycznie, ale żeby to jakoś e, wzmocnić ten organizm, no to oczywiście nie przez jakieś tam e, Pfizerowskie czy e, zastrzyki, e, jak, jak, się, jak oni to mówią? Szczepionka, waksin. Wak -sz tak, w w w szczepionki, bo to już jest taka komedia, że, 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 że już teraz już nie masz e, 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 słuchaj, z systemu odpornościowego, teraz jest szczepionka, która zrobi, to jest w ogóle, już w ogóle się odsuwamy od jakichś naturalnych metod, co jest w ogóle jakąś patologią. Już niedługo będziemy, będą mówili, że jest jedz, jedz co chcesz, ale weź szczepionkę i będziesz, będziesz zdrowy, nie? więc tu, tu już wiecie, tu już jest ewidentny przykład tego, że they don't give a fuck about you. Jeżeli chodzi o rządy, o ludzi, o ludzi, o ludzi władzy, więc zawsze musisz się. Zainwestować w siebie, nie ma, nie ma lepszej inwestycji. Ja mówię o biznesie, mówimy o różnych rzeczach. Pierwsza rzecz, którą robisz, to inwestujesz w siebie. Pierwsza pewnie jest zdrowie albo, albo równoległe z tym z wiedzą. Zdrowie i wiedza, bez, bez jak masz zdrowie, nie masz wiedzy, to zawsze możesz nabyć, nabyć wiedzę Jak masz wiedzę, nie masz zdrowia, to chaci z tym, z tym, z tym zdrowiem. Więc pierwsza, pierwsza rzecz, to jest najważniejsza. Jak mówiłem, zwykle witamina D. Około 10 tysięcy ius jednostek. E, to jest podstawa szczególnie u was, gdzie, gdzie nie ma w ogóle słońca i jest, jest depresja, e, w cudzysłowie e, cały czas. E, w, w, w większości głowy niestety. Zęk, e, zynk, 50 mg zynku e, też e, po prostu elemental zink elementarny e, starczy 50 mg dziennie e, na wieczór. Starczy witamina C też w zależności od, od osoby. Ja bym powiedział, że nie wiem, no minimalnie 2 gramy, 2 gramy, 2 gramy dziennie. Mówią, że to jest maksymalny limit To jest jakieś 2 gramy W jakichś książkach, ale, ale minimalnie 2 gramy Czyli na przykład gram rano, gram wieczorem Eldenberry Eldenberry to są czarne, czarne jagody Czy chyba wyciąg Chyba z czarnych jagód tak? Jagód czy porzeczek, chyba porzeczek Bardzo dobra sprawa to możecie Zaprawiacie to może na zimę Jak babcia to robi Czy, co, czy, czy ktoś to robi Eldenberry mają, mają mega, mega właściwości um, e, mają, mają właśnie anty, antybakteryjne, antiviral, nie wiem jak się nazywa antiviral Kurczę, już, 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 już gubię. Tak, 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 tak. Też Medicinal Mushrooms. E, no to wiadomo, Cortisap. To będzie główny. Shitake, e, Mitake, Reshi. Są różne różne grzybki, które możecie sobie je, zwykle w kombinacjach. Bardzo fajna sprawa też na podniesienie systemu odpornościowego. E, to jest też, mów, pamiętajcie, to jest element systemu odpornościowego, bo to jest tak, jakbyście brali suplement. Tacja to jest suplementowanie jedzenia, czyli to jest jak gdyby jedzenie, jak gdyby jest food, ale to jest, to jest jedno, oczywiście ćwiczenie jest osobne, i głowa, i, i, i body mind and spirit, jak ja to zwykle mówię, są trzy elementy słuchajcie, nawet jak się naszprycujecie, nie wiadomo jakimi witaminami, jak, jak, masz, jak macie na przykład wielką jakąś depresję, albo jakąś w, 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 rąbiecie sobie coś w głowie, kortyzol wamywali, nie jesteście w stanie zbalansować tych hormonów i Obojętnie w jaką ilość witamin, minerałów wkładacie w siebie, nic wam, nie, nic wam nie pomoże, więc dlatego musi być tam mniej więcej jakiś tam, w cudzysłowie jak to się mówi, balans, nie lubię tego słowa, ale... Homeostaza ale, musi być Tak, zachowana. no jakaś tam ta homeostaza, tak. I taki najtańsza rzecz, garlic, wiadomo, że walisz od garlic, czyli jak, co to jest, czosnek, czosnek. Czosnek, e, witaminy B kompleksowe, też możecie to walić. Bardzo dużo ludzi chyba wie, znacie e, kurkuminę. E, to jest właśnie ten active e, compound z e, 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 tume, tumeriku. Chciałem powiedzieć, nie wiem jak to jest, to jest właśnie anti-inflammatory. To jest mega, mega, mega sprawa, jeżeli chodzi o, o, o immune functions i, i, i immune system. To jest full tego, jest akanisia, propolis, jest milion rzeczy. Starajcie się jakieś podstawowe rzeczy brać przez razy dwa. Ja bym te rzeczy brał razy nawet, nawet dwa, razy dwa, razy trzy niż normalnie. I szczególnie jak macie zmniejszoną system odpornościową, zmniejszony system odporności z jakiegoś tam powodu, ja już nie mówię, że ktoś jest chory, bo to też są inne, są inne jakieś tam rzeczy. To trzeba niestety indywidualnie ułożyć. Do, dla, dla każdej osoby to nie jest tak prosto, żeby, żeby Każda osoba, jakąś... każdy organizm jest też inny, no nie? To też... Tak, tak, tak. Trzeba jakiś tam Powiedz mi, track jak track ludzie, record, ludzie, yeah. ludzie chcieliby konsultację na przykład z tobą osobistą, czy jest taka opcja. No jest, teraz już, już, już wypływa nam nowa opcja konsultacji, pokrótce po jak to wygląda, jest. wejdźcie sobie na optivita.pl, wsadzimy może linka na dole, zobaczycie sobie mniej więcej jakiś tam cennik tego, tego co robimy, ja dzwonię, dzwonię do was, z jakieś 15-20 minut siedzimy na telefonie, rozmawiamy o tym, gdzie, gdzie chcecie iść i po, potem kadrze. Wsadzam Was w systemik, taki, e, który pozwoli Wam, e, pozwoli mi jak najlepiej pomóc Wam w osiągnięciu e, danego celu, te, tego, tego po prostu, co chcecie sobie zrobić e, e, w swoim życiu. To już, słuchajcie, pamiętajcie, że jeżeli ktoś chce, żebym z nim rozmawiał, albo coś chce, e, e, zrobi commitment, no to lepiej, żeby zrobił commitment w całości. To, to nie jest coś takiego, czy to ci pomoże, a, a, a okej, okay, to może spróbuję, słuchaj, nic nie wyjdzie w, w kwestii, jeżeli będziesz próbował setny raz, nie masz commitment, nie masz commitment, to jest podstawowa psychologia w tym, więc ja też będę bardzo też dusił właśnie body, mind and spirit w całej, w całej nie tylko konsultacji, ale w całej tej journey, jeżeli chodzi o, 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 o dietki i minimalnie moim zdaniem powinieneś to robić przez trzy miesiące, 6 miesięcy najlepiej, jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś tam problemiki, minimalnie też roczek powinien. To jest po prostu taki: to jest coaching, w sensie, to jest nutritional coaching. Nikt tego nie robi w ten sposób, moim zdaniem, jaki to jest robione, bo jest, jest totalna betoniarnia. Pokupowałem bardzo dużo programów w Polsce, to co, to co jest u Was robione, więc to jest jakaś tam komedia moim zdaniem, to co, to, co, to, co jest na rynku. Nie mówię, że wszystko jest komedią, ale, ale tam gdzie te, te plany są jakoś tam finansowo bardzo, bardzo niedrogie, to jest, to jest betoniarka tak zwana, czyli, czyli masz i spierdalaj. No, no niestety, you got what you pay for, bardzo często tak jest. No tak, macie dostęp do Michała z jakieś tam trzystówki śmieszne czy coś. On wam poradzi suplementy, lifestyle, tak powiedział, w tych trzech komponentach różnych. Jeżeli wam się to podoba, właśnie co on uczy, a ja mam z tego efekty, czerpię z naszej relacji cały czas, w sensie takiej, że jestem zdrowy, po prostu od roku w ogóle żadnych chorób, nic e, nie mam i no wszystko dzięki temu właśnie, jest, co Michał, Michał siłownia, mówi, ćwiczenia, jest, jest, siłownia, tak. suplementy i, i cały czas... No i to nie musi być, ktoś może zacząć sobie od samego początku, od niczego, od zera, bo ja też rozumiem, że są ludzie, i, i, słuchajcie, ja już, ja już to robiłem, nie wiem, od, od 15 lat, przestałem to robić przez ostatnie 3-4 lata... Tylko zajmowałem się kilkoma ludźmi tak mega, mega profesjonalnie, w takich po prostu jakichś tam non-disclosures, które miałem i po prostu jakoś mi to na tyle odpowiadało. Teraz może, nie wiem, no w Polsce możliwe, że, 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 że chciałbym coś o, 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 otworzyć fizycznego, ale na razie zaczniemy, na razie zaczniemy coś, coś, coś online, virtually. Zobaczymy, jak to będzie działało te ceny, które są na razie będą wyższe, to są ceny takie startowe dla prawdopodobnie, nie wiem kilku, kilkudziesięciu osób, zobaczymy po prostu jak to wszystko hula jak jesteście zadowoleni, jakie są rezultaty, dla mnie najważniejsze jest to, żeby ludzie, którzy przychodzą byli serious, bo ja chcę dawać wam jak najlepsze rezultaty, a jeżeli wy nie macie rezultatów, to you make me look bad, czyli czyli jak to się mówi, no, że sprawicie, że po prostu Michał będzie w złym świetle postawiony. Tak, będę w złym świetle, oczywiście to nie, 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 nie obwiniam siebie, bo wiem jak to działa, to jest, to jest psycho... pamiętajcie, to jest 90% tego, co robicie, to jest, to jest 95%, to jest prawdopodobnie psychologia tego, co będziecie robili, 90%, a to, co ja będę wam serwował, będzie pewnie 90% dieta czy 80% w całości, ale no niestety, tak, tak, tak to działa, bo bez, bez dietki, bez pewnych podstaw w całości, jak już się wkręcicie, zakręcicie, to już, to już będzie leciało. Ciało z górki, ale e, jest dużo bloków, nie jest dużo bloków. E, you are where you are because that's where you wanna be. Tak zawsze mówię, czy to jest w biznesie, czy, czy ciało fizyczne, powiedzmy, nie wiem, masz nadzieję. No, gdzie kilogramów. jesteś, gdzie tak. jesteś? Ponieważ ty... Chcesz tam, chcesz, chcesz tam być. Ponieważ chcesz tam być. Jesteś dokładnie gdzie, gdzie miałeś być w życiu w tej chwili. Więc na przykład masz 50 kg nadwagi, to nie jest to, że ty nagle, nie wiem, się obudziłeś, e, obudziłeś wstałeś rano i patrzysz, kurde, co się stało, mam 50 kg nadwagi. Nie, po prostu pracowałeś na to ostro, żeby, żeby dotrzeć do tego momentu i oczywiście głowa z ciałem e, miała jakąś tam korelację i jesteś, gdzie jesteś. I co nie znaczy, że musisz tam być. Słuchajcie, ja mam 42 lata i Macie, jak chodzimy, sobie na siłownię, no to, no to co? Marcinek ma 27 lat, Krzysiek ile ma? Nie, Razem nie, teraz siedzimy. Krzysiek, nie wiem, lec 32, ale no tak, Ta. Michał, Michał nas y, ciśnie mocno i jestem pod wrażeniem też, jakbyście byli z nim tutaj w Stanach, My chodzimy w trójkę. Jak, jak najbardziej, możecie na darmowy trening za, zapraszam. Tutaj e, każdego e, możecie się Vegas. wkręcić, tak, w Las Vegas, więc nie, nie byłoby problemu. E, ale tak, na razie, żebyśmy zaczęli jakąś tam współpracę z e, Show Me the Commitment. Więc jeżeli ty masz commitment, ja, ja się zainwestuję na 100%. Jeżeli, jeżeli chcesz pomoczyć paluszki, no to idź sobie do, do, do może do, do chodakowskiej, może, może, może lepiej wejdzie. <laughs> Michał, dzięki za Twój czas. Doktor Zielonka był naszym gościem, a za tydzień. Był, jest i będzie. Dokładnie, stały rezydent. A za tydzień, jeżeli Was interesuje temat przeprowadzki się do Stanów Zjednoczonych, tak jak to robi właśnie Marcin, Ruman teraz, to zapraszam, bo będziemy mieć ekspertów specjalnych, specjalną parkę, która. Zrobiła to hardkorowo po prostu i są sposoby, są odpowiedni ludzie, lojerzy, którzy mogą Wam pomóc. Prawnicy. Prawnicy właśnie, więc no, do usłyszenia. Będzie wartość dla Was, jeżeli chcecie jeździć, podróżować, zmieniać swoje życia. Właśnie takie super osoby zapraszamy tutaj na Życie Bez Gruchy. Trzymajcie się i do przyszłego tygodnia. Cześć. No, na Życie bez gruchy. Jedyny życiowy podcast w Polsce stworzony dla geeków.